Siema, witam. Wrzucam to. No bo nie planuję już dłużej grać w Trollen Liberty. Powodów jest kilka. Pierwszy, taki najważniejszy powód. No to wiadomo, pay to win, auction house za real highs. Drugi powód to walka. Walka to jest typowy tap target. Wydaje się giga drewniana, przynajmniej tą postacią, którą ja gram. No nie jest ani trochę satysfakcjonująca dla mnie. Więc pograłem trochę, wybiłem 13 poziom. Dłużej już po prostu nie dam rady grać. Nie wciąga mnie ta gra w żadnym aspekcie. Questy też są nudne. Bieganie od NPC do NPC cały czas. Tragedia jest moim zdaniem. Systemy typu ulepszanie przedmiotów totalnie jak w mobilkach to wygląda. Tutaj mamy, czekajcie, tutaj mamy enchant ekwipunku. Syk. Rzucamy. No i tak w mobilkach możemy dać, żeby nam wbiło do kolejnego levela. Po prostu w mobilkach jeszcze czasami jest, że do maksymalnego levela, na którego mamy matcy. No a tutaj po prostu do kolejnego, nie? Transfer oczywiście możemy sobie plusa przetransferować prawdopodobnie. Czyli tak w mobilkach, no wiadomo, jak ulepszasz item i wywalasz na niego hajs, real hajs w mobilkach na przykład, no to nie chcesz go stracić, tylko po prostu przenosisz później tego plusa na kolejne itemy, nie? No i teraz przejdźmy sobie do pay to win'a, czyli mamy battle passa. W battle passie mamy tak, mamy golda, czyli płacimy hajs, dostajemy golda, dostajemy kryształki do craftu, dostajemy materiały do ulepszania ekwipunku. No i tych materiałów do ulepszania ekwipunku, z tego co widzę, jest tu trochę. Jakieś żarcie dodatkowo. Co my tu jeszcze mamy? Więcej golda. Appearance change ticket, potki na atak. Co tu jeszcze mamy? No oczywiście więcej kamyczków do ulepszania. Jakieś kryształki dziadostwa. To co to jest? Jakiś summon stone. Nie wiem nawet co to jest. O, proszę bardzo. 2000 potek. To są potki? Nie. Jakiś materiał. Na weapon damage plus 15%. I ktoś mi powie, że to nie jest pay to win. Płacisz, dostajesz 15% weapon damage'u. S? S. O, tutaj fioletowe. Te kamyczki na upgrade. No i oczywiście kolejny goldzik. Trochę tego jest. Jak ktoś mi powie, że to jest pay to progress, ja nie uznaję tego terminu. Bo pay to progress i tak dalej to jest nadal pay to win. Po prostu ludzie sobie wymyślili te dodatkowe terminy, żeby jakoś w miarę bronić gry, które są po prostu pay to win. No bo pay to progress brzmi lepiej trochę niż pay to win. Ale to jest nadal to samo. Pay to progress, pay to convenience, pay to coś tam, to jest nadal pay to win. Oczywiście mamy systemy do odbierania, do klikania, miliona rzeczy. Tak jak w mobilkach. Wbijamy level, musimy sklejmować nagrodę. Wbijamy coś tam, musimy sklejmować nagrodę. O, tutaj coś odkryjemy, tu też musimy wejść, sklejmować nagrodę. No, totalnie mobilne systemy są w tej gierce, nie? Takie no, naprawdę. Tu musimy wejść, sklejmować. Tu musimy wejść, sklejmować. Co tu jeszcze jest? O, tutaj jeszcze musimy wejść, sklejmować. Co jeszcze tutaj mamy ciekawego do klejmowania? A chyba na razie tyle. Ale pewnie później jeszcze coś się pojawi. Tutaj mamy friendsów. No. No to przejdźmy sobie teraz do sklepu. A, jeszcze kodeks mamy tutaj do klejmowania. Jakby było za mało rzeczy do klejmowania. No i mamy sklepik. W sklepie mamy głównie póki co skinki. Server transfer ticket.
No i w zasadzie tyle. No te Early Access paki, które też są trochę pay to win, bo one chyba dają dodatkowe rzeczy, te do ulepszania, kamyczki i tak dalej. O, czekaj, a nie, nie dają, okej. Dają jakieś tam 500 lucentów na przykład daje Deluxe Pack, okej. A lucenty to jest waluta na Auction House. No i ten nieszczęsny Auction House, ja go nie mam odblokowanego i nie odblokuję, no bo nie chce mi się już pograć. W Auction House jest waluta, którą możemy zdobyć tylko i wyłącznie poprzez kupienie po prostu. Zasilenie konta dolarami czy złotówkami. No i to jest najgorszy z tym Auction House, jaki może być po prostu. No, musimy kupić albo ewentualnie sprzedać jakiś item i wtedy dostaniemy te właśnie lucenty. Jak sprzedamy jakiś item i wtedy dopiero możemy coś kupić. No, jest to giga słabe, bo ktoś może wejść, załadować sobie, nie wiem, 1000 dolków, kupić najlepsze itemy. No i będzie giga koksem, nie? Mega słaby to jest system. To jest chyba najgorsze, co może być. Najgorszy system Auction House, moim zdaniem. No. Tak więc w ogólnym rozrachunku, moim zdaniem gra jest słaba. Powiedziałbym, że jest 2 na 10. Zresztą statystyki Steama też pokazują ładnie, że ludzie pograli jeden dzień, zobaczyli, o co chodzi w tej gierce i duża ilość ludzi przestała po prostu grać. No i tutaj mamy statystyki. Pierwszy dzień, pik 61 tysięcy. I już po 24 godzinach w drugi dzień pik prawie o połowę mniejszy, bo 39 tysięcy. 61, 39 w jeden dzień, w 24 godziny. To jest masakryczny spadek. I kolejne 24 godziny mamy kolejny spadek, 36 800. I teraz ktoś powie, no przecież to jest beta, zawsze w becie ludzie powiedzą, że przestają grać i tak dalej. No nie do końca, bo mamy na przykład Dark and Darker, playtesty, które były kiedyś. To też była taka jakby beta. I tak, mamy pierwszy dzień bety 69 tysięcy i tu mamy 7 dni później i ta liczba spadła tylko o 14 tysięcy do 55 tysięcy. Więc no, to jest spadek o no 14 tysięcy, a nie prawie o połowę. Więc nie, to się nie zdarza zawsze. Jeżeli chodzi o bety, to się po prostu zdarza w słabych grach, gdzie ludzie zagrają sobie chwilę, zobaczą, że gra jest słaba, no i przestają w nią grać, nie? Tyle.